Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Władco potężny, wierny Boże, w swej dłoni dzierżysz losy świata. Zdobisz poranek blaskiem słońca i dajesz ciepło w dnia połowie. Zgaś płomień gniewu i niezgody, zarzewie waśni i wzburzenia. Daj ciałom zdrowie i wytrwałość, pokojem obdasz nasze serca. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Około południa Piotr wszedł na taras, aby się modlić. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyznaj Izraelu, gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdyby ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami. Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników. Sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza, teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Około południa Piotr wszedł na taras, aby się modlić. Gdy spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem. Zachowywali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.